Wyobraź sobie taką sytuację. Jedziesz na rowerze, jest fajnie, świeci słoneczko, jest bardzo ładna pogoda, nagle jeb, trafił cię samochód. Kilka razy pytaliście mnie ostatnio, co mam na prawej ręce. Czy to jest drugi zegarek, czy to jest jakiś pomiar, czy o co chodzi z tą opaską. Więc powiem wam dzisiaj krótko, co to jest i po co to jest. Ta opaska to Road ID. Wyobraźcie sobie, że wyjechaliście na rower, albo poszliście sobie pobiegać, albo nawet jesteście na zawodach gdzieś w obcym kraju i coś wam się przytrafia. Potrącił was samochód, strzeliła wam opona i się wypieprzyliście, zemdlaliście podczas biegu. Zdarzają się takie sytuacje, prawda? No, ja miałem wypadek rowerowy, dlatego wyglądam tak, jak wyglądam, jeszcze przez miesiąc albo dwa. Nie, co ja pieprzę, po marcu będą mnie naprawiać. No ale właśnie, zdarzały się takie sytuacje. I oczywiście, co wtedy? No, każdy z nas liczy, że nic się złego nie stanie i będziemy przytomni, i będziemy mogli powiadomić swoich bliskich, i będziemy mogli o wszystkim decydować, ale może się też okazać, że no niestety do końca tak nie będzie. No, mój znajomy się kiedyś wypieprzył na rowerze podczas zawodów i było to 3 lata temu i do dzisiaj nie ma smaku na przykład, bo tak przypieprzył łbem, że przez kilka tygodni był w zasadzie nieprzytomny, może nie tyle nieprzytomny, ale nieogarnięty. Budził się i tyle. Do dzisiaj praktycznie nie pracuje, więc tylko dlatego, że był podczas zawodów, na zawodach to żyje, bo akurat za nim jechał gość, który jest lekarzem i go reanimował, ale to już zupełnie inna historia. Ale do czego zmierzam? Road ID. Bardzo proste i bardzo przydatne urządzenie, bardzo przydatny kawałek ekwipunku, który według mnie każdy trenujący powinien mieć, niezależnie od tego, czy ćwiczycie sprinty, maratony, triatlony, pływanie, bieganie, rowerowanie, cokolwiek, co wiąże się z jakąś aktywnością fizyczną, kiedy jesteście sami poza domem i coś wam się może przytrafić, każdy z was powinien coś takiego mieć. Czym Road ID jest? Jest to opaska, na której mamy zapisane nasze dane kontaktowe. Znaczy, może nie tyle nasze dane kontaktowe, co dane osoby, która jest osobą pierwszego kontaktu dla nas. Teraz zakleję tutaj numer telefonu do Julii, bo on się gdzieś tam pewnie przewija, jakbyście poszukali, ale to nie chodzi o to, żeby był tak widoczny. Czyli na mojej opasce jest miejsce na 1, 2, 3, 4, 5 linii tekstu. Czyli na pierwszej linii mamy moje imię i datę urodzenia, na drugiej linii mamy numer kontaktowy do mojej partnerki. Trzecia linia to może być numer kontaktowy do kogoś innego. U mnie jest akurat napisane, że nie mam żadnych, nie przyjmuję żadnych leków i nie mam żadnych alergii. Czwarta linia u mnie jest napisane, że mam szkła kontaktowe. Bo gdyby się tak zdarzyło, że na przykład będę miał jakiś wypadek i padnę i będę nieprzytomny, dobrze by było, jakby ktoś te szkła kontaktowe wyjął z tego względu, żeby nie stracił później wzroku albo nie miał przynajmniej zapalenia spółówek. Poza tym wszystkim, co by mi się przytrafiło. I piąta linia to jest linia na cokolwiek, co możemy sobie wymyśleć, co chcemy. U mnie jest napisane Life is short, live it. Czyli życie jest krótkie, więc żyj. A Road ID, jest wiele firm, które oferują coś takiego. Ja akurat ta opaska jest bardzo fajna z tego względu, że ją można sobie zdjąć i rozpiąć i dopasować dokładnie do naszych nadgarstków. Moje nadgarstki są chudziutkie, no bo ja nie podnoszę ostatnio nic, więc nadgarstki są chude, ale w momencie, kiedy podnosiłem, to ta opaska była za ciasna troszeczkę. Więc naprawdę warto mieć. $20 kosztuje, więc akurat ta, Road ID, to jest roadid.com. $20, można sobie wybrać kolorek, można sobie wybrać jaką blaszkę chcemy. Są większe, mniejsze. I naprawdę polecam każdemu, jeżeli jeszcze nie masz czegoś takiego i możesz się tutaj tłumaczyć, że ale mam w telefonie zapisane. Po pierwsze, nie zawsze masz telefon ze sobą. Po drugie, nie zawsze ten telefon przeżyje upadek. Po trzecie, nie zawsze osoba, która Cię będzie reanimowała i Ci będzie pomagała, będzie wiedzieć, jak ten telefon obsłużyć. Po czwarte, może nie mieć zasięgu, może nie mieć prądu, może być rozładowany, może być w Zanzibarze i mogą tam Ci po prostu ten telefon zapieprzyć i na tym się skończy. Miej ze sobą opaskę. Nic to nie kosztuje. $20. Niewielki wydatek, w niczym nie przeszkadza, ja praktycznie nie zdejmuję. Jedyne co robię, to przestawiam tak na bok, jak pracuję, z tego względu, że mi nie rysowała mi mojego drugiego wspaniałego Maca, który się może nie rozrotuje, bo przeżył wiele upadków, ale matrycę ma do wymiany. Zauważyłem ostatnio, że mają też na Road ID blaszki, które można przyczepić na Garminie.
Więc jeżeli ktoś nie chce mieć dodatkowej rzeczy, może sobie ją przypiąć do Garmina. Ważne jest po prostu, żeby ją mieć ze sobą. I daje mi to trochę spokoju, powiem szczerze. Bo niezależnie od tego, co by się stało, nawet w takiej sytuacji najgorszej, czyli no, niech będzie, że wyskoczy na mnie kangur, przewrócę się i na normalnym świecie zginę na rowerze. Kogo ktoś by powiadomił, jeżeli jestem tutaj w Australii? Telefon mam zablokowany, moje imię, nazwisko, nie mam nigdzie wytatuowanego imienia, nazwiska, jeżeli bym pojechał bez żadnych dokumentów, jak długo by zajęło znalezienie, kim jestem w ogóle, o co chodzi, itd., itd. A tak, jest opaska, jest numer telefonu, ktoś może zadzwonić, ktoś może się skontaktować i mówię, jest to troszeczkę bezpieczne, szczególnie jeżeli macie rodziny, jeżeli macie dzieci, żony, mężów itd., itd. Więc taki krótki film na ten temat. Tak jak mówię, ProDaddy, nie rozstaję się z tym, robię w tym każde zawody, robię w tym każdy trening. Tyle. Kupcie sobie, $20, naprawdę to nie jest wiele, $20, to, a pewnie są jakieś polskie odpowiedniki, które będą tańsze. Natomiast ten jest fajny, mi się podoba, mam już chyba czwartą tą opaskę, bo zmieniam miejsce zamieszkania, zmieniam osoby kontaktowe czasami. Mam ją od 4 lat? Od kiedy praktycznie zacząłem triathlon, założyłem, ale nigdy nie, jakoś mi nie przyszło do głowy, żeby nakręcić na ten temat materiał, więc jeszcze raz, rodaj.com. Nie mam z tym nic wspólnego, nie mam tam żadnego programu partnerskiego. Po prostu bądźcie troszeczkę bezpieczniejsi. Szczególnie, że sport w Polsce to jest jednak, jazda na rowerze w Polsce to jest jednak sport ekstremalny. No to trzeba mieć, ok? No, także nie dwa zegarki, ale identyfikacja. Otaguj się. Tyle.